Proszę bardzo. Ja nie wiem, może ja nie natrafiłam, ale zdaje się, że nigdzie jakoś nie słychać, jakie jest stanowisko Izraela w tej sprawie, bo nie słychać, czy oni potępiają, czy może... Był wczoraj w Moskwie, tak, był wczoraj w Moskwie przywódca Izraela, no i tam próbował chyba wysądować, co tam Putin tak naprawdę myśli, no bo rozumiem, że Izrael też jest zainteresowany pewnym konkretnym wynikiem. Tam zresztą, państwo rozumiecie, pan prezydent Zełenski, no teraz świetnie wszedł w rolę prezydenta niezłomnego, to bardzo ładnie z jego strony, ale nie można zapominać, że on jest wynalazkiem takiego żydowskiego oligarchy Igora Kołomojskiego. W ogóle Ukraina jeszcze za prezydenta Poroszenki to była taką federacją oligarchów. Prezydent był rodzajem notariusza porozumienia między oligarchami. Podam przykład takiej sytuacji, że prezydent właściwie nie bardzo miał władzę nad tymi oligarchami. W styczniu 2017 roku prezydent Poroszenko ogłosił na Ukrainie stan klęski energetycznej. Dlaczego? Dlatego, że węgiel z Zagłębia Donieckiego przestał docierać do ukraińskich elektrowni. Przedtem docierał bez przeszkód, mimo tam separatystów i tak dalej, docierał bez przeszkód, a tu nagle przestał. Co się stało? Otóż stało się to, że właścicielem kopalni donieckich jest taki inny oligarcha, taki Tatar, Rynat Achmietow. A z kolei Igor Kołomojski tam niezbyt w dobrych stosunkach z tym Achmietowem jest, tam na innych tle, ale Igor Kołomojski ma prywatne wojska. Ten ochotniczy batalion Azow to jest prywatne wojsko Igora Kołomojskiego. Oczywiście z pierwszorzędnymi korzeniami ten Igor jest. No i okazało się, że ponieważ Igor Kołomojski drze koty z tym Achmetowem, no to nakazał ochotniczemu batalionowi Azow wstrzymać pociągi z węglem. I prezydent Poroszenko nie mógł zrobić nic. Mógł tylko ogłosić stan klęski energetycznej. To ilustruje, że tak powiem, stosunki na Ukrainie, przynajmniej wtedy. No teraz prezydent Zełenski, który też ma, no, to żadna tajemnica z żydowskiej rodziny, zwrócił się do Żydów na całym świecie, żeby przerwali milczenie, bo to jak będą milczeć, to tu Hitler się pojawi i tak dalej. No więc tak to wygląda. Tak to wygląda. Myślę, że proszę państwa, no mogę powiedzieć tak. Każda wojna toczy się o pokój. Nie słyszałem o żadnej wojnie, która by się toczyła o wojnę. Każda wojna toczy się o pokój i w końcu czy będzie tak, czy będzie owak, kurz opadnie. No i trzeba będzie żyć dalej. A nie można żyć dalej, ignorując Rosję, która zajmuje 1/6 powierzchni globu. No nie można. To Polskę można zignorować tam, nie wiem, ale nie Rosję. W związku z tym państwa przewidujące już myślą o tym, co będzie, jak się wojna skończy. To tylko my nie myślimy, co będzie, bo to my, to wiadomo, ale to nie bez kozery. Churchill twierdził, że naród polski jest wyjątkowo lekkomyślny. No to chyba wiedział, co mówi, bo najlepszym dowodem naszej lekkomyślności to było to, żeśmy jemu zaufali. No to wiedział, co mówi. Proszę bardzo. Proszę pana. Wspominał pan o rządzie na uchodźstwie w Polsce. A na ile ocenia pan prawdopodobieństwo utworzenia takiego rządu w Polsce? Myślę, że Niemcy chcieliby mieć większy wpływ na ten rząd, a w Polsce to mogłoby być trudniej, a w Brukseli to będzie łatwo. Także raczej w Brukseli, tym bardziej, że tam będzie blisko do wszystkich unijnych instytucji i takie będzie uzasadnienie.
że właśnie nie gdzieś tam na prowincji w jakimś bantustanie, tylko w samym centrum Unii Europejskiej. Proszę bardzo. Jeśli nie ma pytań. Proszę pana. Tak, proszę. Mnie interesuje taka sprawa, bo teraz nic się nie mówi o banderowcach. Jakiś temat ucichł. A jak to wygląda? Jak pan to widzi? Bo wszyscy teraz, ja nie jestem złośliwa i proszę, wszyscy Ukraińcy są teraz dobrzy. I ci ze wschodu, i ci z zachodu. No taki jest rozkaz, że są dobrzy, ale... Ale jak to może wyglądać później? Tak, proszę pani, więc powiem tak. Moim zdaniem ideologia banderowska jest jedyną autentyczną, jaka występuje na Ukrainie. Zresztą nie tylko na Ukrainie, bo na przykład również w ukraińskiej diasporze. W Toronto jest siedziba Światowego Związku Ukraińców i kiedy byłem w Ottawie, to tam uczestniczyłem w takim żebraniu w szerszym gronie, w którym był również prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej, który był krytykowany przez innych uczestników tego zebrania, że on z Ukraińcami prowadzi jakieś rozmowy tam w tym Toronto. Ja go powiadam jemu tak, panie prezesie, no skoro pan prowadzi rozmowy, to tam ma pan rozeznanie, jak to jest w tym Światowym Związku. Interesuje mnie taka rzecz, czy tam reprezentowana jest jakiś inny kierunek polityczny poza banderowskim, według pańskiego rozeznania. A on mówi nie tylko nie, ale niechby spróbował. No więc taka jest sytuacja. Taka jest sytuacja. Wszystkie te nawet przy pomarańczowej rewolucji Batkiewszczyzna i prezydent Juszczenko, przecież oni no, schlebiali, a najbardziej to prawy sektor, to nawet nasz naczelnik państwa Jarosław Kaczyński tam przyjechał do Kijowa bodajże na zaproszenie prawego sektora i tam wznosił okrzyki, sława Ukrainie, gerojam sława, prawda, no tak. Jak jest rozkaz, że się mamy podlizywać, to się podlizujemy, ale jeśli by powstał ten rząd emigracyjny, o którym tutaj nie tylko ja mówię, a dzisiaj już Washington Post też pisze, to proszę Państwa, jest bardzo istotne, jaki kierunek polityczny by tam dominował w tym rządzie i jakby to wpływało na ideologię wyznawaną przez partyzantów, których on, ten rząd ma organizować. Także musimy mieć to na uwadze, niezależnie, tak jak prymas Wyszyński mówił, głowa jest wyżej niż serce. W tej chwili bardziej sercem się kierujemy. Głowa tam jest w chmurach, więc nie, ale głowa to ogólna, chyba że się leży, no to wtedy głowa jest na tym samym poziomie, co i serce. Ale normalnie to nie. Proszę bardzo, pan na końcu tam. Mnie interesuje, jakie jest pana zdanie w temacie opinii Piotra Zechowicza, którą w swoich podcastach wygłasza na temat tego, że w naszym interesie Polski jest to, by następstwem tego konfliktu była jak najdłużej trwający okres takiej nowej zimnej wojny. No nie wiem, jak to pan Zechowicz uzasadnia. No w końcu do tego, że to jest jakby trwałe przerwanie tego sojuszu Rosji z Niemcami właśnie. A że w naszym narodowym interesie było zawsze to, że konflikt pomiędzy tymi mocarstwami, jakby nie patrzeć, jest w naszym interesie. Proszę pana, ale myślę, że strategiczne partnerstwo niemiecko-rosyjskie dosyć dobrze znosi, przynajmniej do tej pory znosiło wszystkie próby niszczące. Dlaczego? No, znowu musimy się cofnąć do roku 90. Po roku 90. Niemcy nawróciły się na linię polityczną kanclerza Bismarcka. Nawróciły się na linię polityczną kanclerza Bismarcka, od której wcześniej odszedł cesarz Wilhelm II i wybitny przywódca socjalistyczny Adolf Hitler. Linia polityczna kanclerza Bismarcka na czym polega? Niemcy zarządzają Europą w porozumieniu z Rosją. I wyrazem zewnętrznym tego nawrócenia jest właśnie strategiczne partnerstwo niemiecko-rosyjskie.
z którego i Rosja, i Niemcy odnoszą ogromne korzyści. Po drugie, po 90 roku Niemcy do spółki z Francją stały się wyznawcami takiej doktryny politycznej, którą można nazwać europeizacją Europy. To jest pseudonim wypychania Stanów Zjednoczonych z polityki europejskiej, zwłaszcza z funkcji kierownika tej polityki. Dlaczego Niemcy to robią? No to nie trudno się domyślić. Niemcy pamiętają, że na skutek dwukrotnego wtrącenia się Stanów Zjednoczonych do polityki europejskiej w XX wieku przegrały dwie wojny, które przecież mogły wygrać. No to dlaczego mają tutaj tęsknić do, że tak powiem, panoszenia się Stanów Zjednoczonych w Europie? Francja to z innego trochę powodu. To jeden powód to jest taki, że Francuzi pamiętają, że Stany Zjednoczone przyłożyły rękę do likwidacji francuskiego imperium kolonialnego, ale drugi powód to jest taki subtelny bardzo. Otóż ja kiedyś rozmawiałem na ten temat z takim starszym panem, bardzo inteligentnym Francuzem, no i powiadam jemu, że jeśli prawdą jest, panie Markizie, to co Hegel pisał o duszy narodu, to Francja musi mieć duszę kobiety. A on mówi, co pan ma na myśli? Ja mówię, no to widać po stosunku Francji choćby do Ameryki. Francja jest bardzo dumna, a ponieważ ma duszę kobiety, to nie może wybaczyć Ameryce, że dwukrotnie w XX wieku widziała Francję w sytuacji bez majtek. Ambitna kobieta nie daruje takich rzeczy. No i kiedy prezydent Macron, jeszcze za kadencji prezydenta Trumpa, uzasadniał potrzebę stworzenia europejskich sił zbrojnych, no to uzasadnił to koniecznością obrony Europy, między innymi przed Stanami Zjednoczonymi. Prezydent Trump nie posiadał się ze zdumienia, powiada, jak to, przecież Stany Zjednoczone nigdy nie napadły na Europę. Przeciwnie, gdyby nie Stany Zjednoczone, to byście się w Paryżu uczyli po niemiecku. Na co francuski premier mu odpisał, żeby się nie wtrącał w nie swoje sprawy. Jak tak? Nie minęły 3 dni, a we Francji nistego nizowego pojawił się ruch żółtych kamizelek potężny, z którym rząd francuski do dzisiaj sobie nie może poradzić. No to tam wszyscy nas przekonywali, że to pełny spontan i odlot, jak w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy pana Owsiaka, ale ja myślę, że CIA właśnie po to jest, żeby takie rzeczy robić. I takie, i jeszcze gorsze. Jak byłem kiedyś w Denver, w Colorado, to tam spotkałem takiego starszego pana, który mi opowiadał, jak funkcjonuje branża górnicza w Stanach Zjednoczonych. On tam pracował w górnictwie złota, przy wydobyciu złota. No to mają kopalnie na całym świecie i tak dalej, i tam interesy prowadzą. On mi powiada, a w pewnym momencie wcale nie chciał mnie tam epatować, tylko tak mówi en passant. Że mówi, wie pan, niektóre rządy to nam podskakują. Jak nam za bardzo podskakują, to my je zmieniamy. Znaczy nie on oczywiście, tylko ci ja, ale właśnie ci ja po to jest. A najważniejsze jest to, żeby to nie było takie widoczne. Tak samo w przypadku Ukrainy. Jeżeli prezydent Biden chciał wręczyć Putinowi taki prezent, to za żadne skarby nie może to wyglądać jak prezent, bo co by sobie pomyśleli wyznawcy demokracji? Zaczęliby powątpiewać w autentyczność demokracji. Więc to za żadne skarby nie może to wyglądać jak prezent, tylko musi wyglądać jak dopust Boży. No to właśnie wygląda. To właśnie wygląda. I nikt nie posądza, no poza mną, ale to co tam, jednostki głosik cieńszy odpisku prezydenta Bidena, że tu coś jest dogadane, prawda? Nikt. A przy okazji, jak się sankcjami obłoży Rosję, no i to widzimy, jakie są rezultaty. Spółki rosyjskie lecą na łeb, na szyję. Co trzeba w takiej sytuacji robić?
No kupować je za pół darmo. Kupować je, bo potem jak już kurz opadnie, to ich notowania zaczną rosnąć. No ale kto kupił, to już będzie miał. Prawda? No to jest, proszę Państwa, no co tu dużo mówić. Także nie wiem, jak to pan Zychowicz uzasadnia, że powinniśmy jak najdłużej utrzymywać. Wie pan, jak się zimna wojna będzie przedłużała, to zawsze jest ryzyko, że się, zwłaszcza przy temperamencie naszych umiłowanych przywódców, to Polska może się włączyć do tego, a to jest, to by było najgorsze. Zwłaszcza, że no, jesteśmy nieprzygotowani pod żadnym względem, to po pierwsze, a po drugie, no to każde państwo przewidujące, jak już nie może tam uniknąć wojny, to stara się włączyć do niej jak najpóźniej. Możliwie jak najpóźniej, tak żeby zdążyć na defiladę zwycięstwa, się nie spóźnić. A nie jak najwcześniej, bo to początek wojny to zawsze jest niszczący. Potem jak już się wszyscy wyprztykają, to już tam to właśnie defiladę zwycięstwa trzeba odbyć i tak dalej. I to wtedy jest, o, bardzo dobrym przykładem jest Turcja, która oczywiście włączyła się do wojny bodajże w kwietniu 1945 roku, kiedy już Niemcy dogorywały, ale tureckie wojsko wzięło udział w defiladzie zwycięstwa, a polskie nie. A Polska była od samego początku w wojnie. To widzicie Państwo, tak. Tak to jest. Pan Zychowicz ma ciekawe spostrzeżenia różne, na przykład Pakt Ribbentrop-Bekta, jego książka. Ma sam sporo racji, bo trzeba postawić to, ja wiem, że to jest kontrowersyjna sprawa, bardzo taka emocjonalna, ale trzeba postawić takie pytanie, co jest lepsze? Czy lepsza jest utrata części państwa, i to nie takiej dużej może, czy lepsza jest utrata całego państwa? Bo takie wybory wtedy były w 1939 roku. Miałem takiego znajomego francuskiego pisarza, dziennikarza, notabene Żyda z polskimi korzeniami, Guy Chaumont. I on mówił, że porównywać trzeba rzeczy istniejące z istniejącymi, bo, a nie z istniejących rzeczy z tymi, co sobie możemy wyobrazić. My sobie możemy wszystko wyobrazić i w dodatku nasze wyobrażenie będzie zdecydowanie piękniejsze od tego, co istnieje, no ale ma jedną wadę, że nie istnieje, prawda? Otóż trzeba porównywać rzeczy istniejące z istniejącymi.